Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Pure Chemie. Car shampoo. O, może tak. I tu jest napisane, że nowe. Słuchaj, kurczę, 30 ml na 10 litrów wody. No piana nie jest jakaś fenomenalna. No ten poślizg w miarę jest. Słuchaj, i zauważyłem, że on ma, kurczę, takie jakby właściwości odtykające. Śmierdzi jak... jak piana zasadowa, zero przyjemności. I stwierdziłem, że jak słabo idzie, kurczę, z tą 30, no tak, no nie poczułem tego, kurczę, luksusu. Sprawdziłem go 50 ml na 10 litrów wody.
No i tu już jest grubo. Tu się myje fenomenalnie. Optymalnie jest tak 40 ml na 10 litrów wody. Ale co mnie zdziwiło, produkt wchodzi w zasady. Z tego co pamiętam, mieli właśnie taki car sampo, był lekko kwaśny. A tu wchodzi w zasady i nie wiem jak gryźć temat. A zachowuje się, właśnie, zachowuje się jak kwaśny. Naprawdę tak, ma właściwości takie odtykające i naprawdę przy 50 ml naprawdę domywa. Można powiedzieć, że naprawdę fajnie domywa. I poczułem, że lakier jest tak jakby odtłuszczony. I moim zdaniem ten szampon właśnie do tego służy. Kurczę, robisz korektę, cięcie, wyjeżdżasz, myjesz 50 ml na 10 litrów wody, myjesz po cięciu i później wskakujesz do, wracasz i robisz finish. Tak widzę ten szampon, bo przyjemności mycia z tym szamponem nie ma z tego względu, że ten zapach jest no kurczę nijaki. Tak naprawdę nawet go nie czujesz za bardzo, ale jak ciągniesz z butli, to zdecydowanie zapach takiej zasadowej piany. No takiej, no nie jest przyjemny, no mnie nie urzekł w żaden sposób. Czy szampon mi się podoba? Wiesz co, mam mieszane uczucia. Nie wiem jak go gryźć, kurczę, bo niby pH zasadowe, wiadomo, przy 10 litrach wody, no to zrobi się nam neutralne. Ale podoba mi się to, że fajnie domywa właśnie i odtyka. Zdecydowanie, czuć to odtłuszczenie. Także ciekawy szampon, ciekawy szampon. Dostałem go od widza, za co bardzo dziękuję. I z tego tytułu puszczam go dalej. A co trzeba wpisać? Purechemii, drukowanymi literami. Pierwsza osoba, która wpisze, zgarnia tę ilość szamponu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!